Cześć! W tym odcinku zobaczycie, jak skonfigurować modem Airbox w usłudze Orange Freenet. Zanim rozpoczniesz konfigurację modemu, naładuj baterię w urządzeniu. Służy do tego zasilacz z przewodem USB, który jest w zestawie. Następnie włóż kartę SIM do modemu. Zdejmij tylną klapkę obudowy, wyjmij baterię i włóż kartę SIM. Drugie gniazdo przeznaczone jest na kartę pamięci microSD. Włącz modem. Kolejnym krokiem jest podłączenie komputera z modemem poprzez Wi-Fi. W tym celu wciśnij dwa razy przycisk Power. Pojawi się nazwa Twojej sieci Wi-Fi i hasło. W komputerze kliknij na ikonkę sieci w prawym dolnym rogu ekranu i z listy wybierz nazwę, którą odczytałeś z wyświetlacza na modemie. Kliknij Połącz. Następnie wpisz hasło i kliknij OK. Po nawiązaniu połączenia w prawym dolnym rogu pojawi się odpowiednia ikonka. Możesz również połączyć się z modemem bez wpisywania hasła. Jeśli pojawi się komunikat o możliwości połączenia z siecią bez wpisywania hasła, wciśnij na modemie przycisk Menu, a następnie aktywuj WPS. Po menu poruszasz się za pomocą przycisków Menu i Power. Komputer automatycznie połączy się z modemem. Aby modem mógł połączyć się z internetem, należy wpisać kod PIN do karty. Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres 192.168.1.1 i wciśnij Enter. Następnie wpisz PIN i kliknij OK. Po chwili modem połączy się z internetem. Na stronie do zarządzania modemem możesz m.in. sprawdzić ilość pobranych i wysłanych danych, włączyć gościnną sieć Wi-Fi, włączyć rozszerzenie innej sieci Wi-Fi poprzez Airbox lub włączyć udostępnianie plików. Więcej informacji o modemie Airbox oraz o usłudze Orange Freenet znajdziesz na naszej stronie.